Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Antykultura komunistyczna w Ameryce bierze się za spalanie książek. No niestety, to wiadomo, że będzie nadchodziło. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Czujesz szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach. No, liczba subskrybentów od 6 miesięcy się nie zmienia. Jest 5290. I kiedy zasubskrybuje się 3, 4, 5 osób, to 3, 4, 5 osób znika. No jest to algorytm komunistów. No ale wracając do komunistów i do spalania książek w średniowieczu, no to wszyscy komuniści dzisiaj narzekają na świętą inkwizycję i za spalanie czarownic i spalanie książek. No ze spalaniem czarownic no to jest ciekawa też sprawa, no ale spalanie książek nigdy nie było dobre, no i z tym to się każdy musi zgadzać. No a w dzisiejszej Ameryce, a konkretnie w Kanadzie, w Ameryce Północnej, a konkretnie w Kanadzie, w Quebec, w 2019 roku około 5000 książek dziecięcych było w zasadzie zebranych, złożonych, no i spalonych. 30 książek spalono w takim publicznym widowisku, taki pokaz był, no i to były płomienie czystości, to była cała ceremonia. No dlaczego spalono te książki w Kanadzie? No dlatego, że miały przedawnione spojrzenie na świat, no i czasami miały jakieś negatywne stereotypy, tak? Negatywne stereotypy dotyczące, no jak zwykle czego? No koloru skóry, no i jak zwykle homoseksualizmu, no i jak zwykle transgenderyzmu. Także te przedawnione spojrzenia w Kanadzie po prostu spalono. Indeks książek zakazanych 2019. W Ameryce jest taki college, Bard College, tam spoczywa Hannah Arendt, no to ona napisała taką książkę, może znacie tą książkę, Eichmann w Jeruzalem. To no, Eichmann, no to był ściągnięty tam z Ameryki Południowej, tam zbudowano cały sąd, czy rozbudowano cały sąd właśnie, żeby go sądzić za zbrodnie przeciwko Żydom w czasie II wojny światowej. No i ona to opisywała, no była troszeczkę krytyczna tam, jeżeli będziecie mieli szansę. No w każdym bądź razie to jest Żydówka urodzona w Niemczech, gdzieś w okolicach Hamburga. Tam mieszkała w Prusach Wschodnich. Kształciła się w Malborku i tak dalej, i tak dalej. Później jak były te antyżydowskie. No suma summarum wylądowała w Ameryce, no i to wykładała na tym uniwersytecie Bard. No i ten właśnie Bard Uniwersytet, taki który się szczyci tym, że jest taki otwarty, liberalny, zajmuje się sztuką, artyzmem i tak dalej, przyszykowuje młodzież do tego, żeby zostawali politykami i dobrymi obywatelami amerykańskimi, przywódcami i tak dalej. No to Bard College wziął się właśnie za, no zaczynają być blisko spalania książek. Oni ustanowili stanowisko kontrolera różnorodności rasowej oraz różnorodności płciowej, różnorodności zainteresowań seksualnych, no i również na temat osób niepełnosprawnych. No i teraz te trzy osoby, trzech studentów studiujących będą w zasadzie
mają za zadanie przeczesać 4400 tysięcy książek w bibliotece Stevenson Library, no i sprawdzić, czy tam właśnie dobra jest reprezentacja, czy jest prawidłowa reprezentacja rasowa, etniczna, płciowa, religijna, no i sprawności fizycznej. Przez rok, no na pewno 400 tysięcy książek, no to łatwo będzie, będzie im przeczytać, no ale chodzi o to, żeby po prostu wymazać to, co było w historii Ameryki. W 1993 roku dobudowano tam bibliotekę dosyć tak nowocześnie, chrom, metale, cegła i tak dalej, to ładne z przodu, no to tak żółto pomarańczowo, takie panele, no i miało to się tak zlać, czy złożyć razem z oryginalną biblioteką z 1810 roku, która była zbudowana na wzór Parteonu w Grecji. No takie odnowione greckie motywy, no ale bibliotekę starali się jakoś, żeby przypominała stare i nowe, no ale dzisiaj komuniści, no, nowi komuniści, no to niestety będą doprowadzali do tego, że książki będą niszczone. To jest w Bard, w koledżu Bard, co tam się działo. No, dali taką informację na internecie, tam czy przez e-maile. To był taki broszura z biblioteki, no i opisywała to jako pierwszy krok w kierunku odświęcenia półek bibliotecznych, czyli no to jest taka komunistyczna terminologia, no, odświęcenie półek, czyli że te półki są święte, to trzeba je odświęcić, żeby właśnie wyeliminować. No co to jest? To jest taki żargon komunistyczny, to jest taki żargon lewacki. I co to znaczy? No żeby rozłączyć. Tak jak komuniści odłączyli przez zniszczenie posągów, rzeźb i tak dalej w Ameryce, no to teraz się biorą za biblioteki. Te wszystkie książki historyczne, które tam są na półkach, no to po prostu komuniści będą kontrolowali, co tam jest. I do tego jeszcze pracownicy, no to jeszcze później tłumaczyli, że to będzie zrobienie również niedostępności. No co to znaczy zrobienie niedostępności? No znaczy, że nie będzie dostępności, czyli to będzie to, że będą książki po prostu usuwane. Książki, które były na półkach, będą eliminowane i będą znikały o trzeciej nad ranem. No i to mówią bibliotekarze. To są komuniści, to są ludzie, którzy, no to akurat ten college, no to jest prywatny, to nie jest budżetówka. No ale to są ludzie, którzy żyją z tych pensji, które są płacone przez innych podatników. Ciekawe, inne biblioteki podobnie się zachowywały. To najciekawsze to jest Uniwersytet Loyola. Loyola, no to jest to był ksiądz katolicki, no i on założył bardzo dużo uniwersytetów i koledży w Ameryce, no bo katolicy byli dyskryminowani, no bo w Ameryce no to był ten tak zwany WASP, czyli White Anglo-Saxon Protestant, czyli Polacy, czy Francuzi, czy Irlandczycy, czy Włosi, no to nie podchodzili, byli niby biali, ale nie byli protestantami. W Ameryce ten
protestantyzm i antywatykanizm był dosyć długo zakorzeniony, także katolicy nie za bardzo mieli szansę na wyższe wykształcenie, dlatego Loyola zaczęli, nie wiem, nie pamiętam, czy to franciszkanie, czy jacyś inni dominikanie, z jakiego to zakonu, no, ale w każdym razie w Ameryce jest dużo tych koledzy uniwersytetów Loyola, no ale ten akurat, ten w Los Angeles, katolicki uniwersytet, Góra Maryjna w Los Angeles, no to w bibliotece William Hannon to powiedzieli, że tam nie jest wystarczająco dużo książek na temat homoseksualistów, dwuseksualistów, wszystkoseksualistów, transwestytów, nie ma wystarczająco książek na temat studiów kobiecych, no i nie ma wystarczająco dużo książek na temat niepełnosprawnych, tak. Także te LGBTQ+, minus i tak dalej. Za mało jest książek. No to jest straszne, że to przez 200-300 lat instytucja założona przez katolików, instytucja zbudowana, podtrzymywana i tak dalej, robi coś, co jest przeciwko naukom, tak? No jednak Biblia ma ten swoje spojrzenie, no i w sumie Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość, tradycja, no to jakoś przyszłość istnieje, no i bez rodziny, bez uczciwości, no i bez jakiejś tam wiary w wyższe sprawy, no to jest ciężko, no ale to właśnie tak się w Ameryce i dzieje. Na Uniwersytecie w Kalifornii również zrobili coś takiego, że mają kontrolerów do różnorodności rasowej, no ale w Kalifornii doszli do wniosku, że te sztuki, które są tam przedstawiane, czy książki ze skryptami na sztuki, no to też jest za mało tych skryptów, tych książek teatralnych na temat, no jak zwykle, tak, no i znowu za mało na temat tej rasy, tamtej rasy, tych preferencji seksualnych, tamtych preferencji seksualnych, no i ta różnorodność ma być wprowadzona. No ale przy okazji, wszyscy oni tłumaczą, komuniści tłumaczą, że to będzie coś nowego, będzie wprowadzane, no ale wiadomo, o co chodzi. No chodzi o to, że te inne będzie usuwane. No administracja, można powiedzieć, zgadza się na to. No i to jest właśnie to przykre, że oni się w zasadzie poddają. No bo tak jak wspominałem, to będzie indeks książek zakazanych, no i to jest ten tak zwany początek tej rampy równi pochyłej, kiedy to wszystko się zaczyna toczyć do dołu. No już w niektórych, w Virginii tam był duża sprawa na temat książek, które były, powiedzmy, pchane na siłę, czy usuwane. No teraz jak w New York Times, jak się popatrzy na te książki polecane, no to tam w zasadzie to nie ma innych książek niż napisanych przez osoby, no powiedzmy, którzy nie są za bardzo za Bóg, honor, ojczyzna, czyli uczciwość i tradycja, rodzina i tradycja. No, dla tych wszystkich książki no to są propagowane inne spojrzenie na sprawy, powiedzmy, łóżkowe. No, to już to już jest na siłę. Jeżeli
straci się to połączenie przeszłości i cała ta przyszłość będzie zniszczona, no to cała ta pasja, cały jakiś chęć do nauki, no to po prostu wszystko jest zniszczone. I o to chodzi, jak to można zabezpieczyć, jak to można utrzymać jakiś dialog. No, komuniści niestety nie patrzą się na temat dialogu. Oni po prostu są jednopartyjni. No i tak jak Hanna Arendt, no na pewno przekręca się w tym grobie, że po prostu ona uciekła z Niemiec jako Żydówka, znalazła Amerykę jaką swoją nową miejsce zamieszkania. No i teraz na jej uniwersytecie, w jej koledżu po prostu zaczyna się palenie książek. Ona jej takie powiedzenie to było, że nie ma niebezpiecznych myśli. Myślenie same w sobie jest niebezpieczne. No i to jest prawda, tak? Jeżeli ktoś zaczyna klasyfikować, że pewne myślenie jest niebezpieczne, a nie, że całe myślenie jest niebezpieczne, no to już jest początek końca. To już zaczyna być eliminacja pewnych przekonań, światopoglądów. No i później po paleniu książek, no to z reguły nadchodzi palenie ludzi. No, w Ameryce mam nadzieję, że nie nadejdzie palenie ludzi. Dlatego zdrowia dla normalnych. I przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No widzicie, jak to jest. Także głosujcie w Ameryce. No w listopadzie będzie 2022. To będzie lawina, po prostu nieprawdopodobna. 2024 też będzie ciekawie. Nie przypuszczam, żeby Trump startował. Ale jest taka możliwość, no tak samo jak Clintonowa, Hillary Clinton może startować z Bidenem. No Biden po prostu spada w jakąś przepaść. Teraz cała ta sytuacja rusko-ukraińska, jeżeli Ruscy wejdą do Donbasu, no to już będzie kompletne załamanie. No, ale tak jak już parę razy, dwa czy trzy filmiki mówiłem o tej Ukrainie, o Rusy, o zaatakowaniu na wiosnę przed latem, no wtedy nadejdzie również i ten Tajwan. Tajwan to też jest makabryczna sytuacja. No ale nic, trzeba głosować. Na normalnych, także wszyscy konserwatyści, gdziekolwiek jesteście, głosujcie na normalnych, na jakimkolwiek kontynencie. Przekaz dla socjalistów głosujących na co głosowali na Bidena i jego administrację. No widzicie, do czego doprowadziliście. Doprowadziliście do tego, że bibliotekarze będą palili książki w bibliotekach. To jest tak źle. Ten kontrolerzy różnorodności rasowej i preferencji seksualnych, to jest też dzisiejszy destruktywny, niszczący komunizm. Trzeba głosować na normalnych. Zdrowia dla normalnych.